piątek 13 stycznia w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie miało miejsce spotkanie współorganizowane przez Salonik Cieszyński. Salonik Cieszyński, cóż to takiego, cóż się kryje pod tą nazwą i od jak dawna funkcjonuje? Jest to grupa osób piszących w Cieszynie. Powstaliśmy 19 lipca 2021 roku w bardzo nieciekawej atmosferze, społecznie nieciekawej, kiedy to hasło pandemia zamykało większość drzwi, a pomiędzy ludźmi wyrastały wysokie mury. Powstał z inicjatywy kilku osób nabrzmiałych chęcią tworzenia oraz organizacji. A przede wszystkim chcieliśmy odnowić kontakty, szczególnie w naszym środowisku piszących, ale nie tylko. Chcieliśmy mozolnie znowu budować mosty pomiędzy ludźmi. Do Saloniku należą osoby, które już wcześniej nie tyle tworzyły, co miały swoje tomiki, robiły różnego rodzaju spotkania dotyczące poezji. I do naszego saloniku na dzień dzisiejszy należą Marta Bocek, Edzia Hanslik, Beata Sabat, Ala Santarius, Gosia Sadowska-Szklosz, Zuzi Blachowa, Anetta Kania, Agnieszka Czarnojan, Hania Rybicka, Paweł Czerkowski, Staszek Malinowski i ja. Ważną rzeczą jest, że do Saloniku należą twórcy z obu brzegów Olzy. My jesteśmy młodą organizacją, ale mamy już kilka znacznych kontaktów, bardzo ważnych dla nas. Głównym, podstawowym jest Biblioteka Miejska w Cieszynie, która jest zawsze otwarta ramionami i drzwiami na wszelkie nasze poetyckie pomysły, w jaki sposób promować poezję. Do innych należą Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Bielsko-Biała, Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Warszawa i Grupa Twórców Witraże, Grupa Poetów Wytrych z Rybnika, Biblioteka w Mostach u Jabłonkowa, Głos Ziemi Cieszyńskiej, Tramwaj Cieszyński i najnowsze osiągnięcie nasze, dopiero pojedziemy z naszymi wierszami, Poezja w akwarium przy Biurze Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej. O wprowadzenie w świąteczny klimat uczestników spotkania zadbały tego dnia Beata Sabat i Anna Rozmus. Wszystkie dziś drogi wiodą do Ciebie, Jezu. Przed nami bardzo sympatyczny, myślę, i nastrojowy, i uśmiechnięty, a zarazem refleksyjny wieczór, ponieważ złożą się na niego wiersze o Bożym Narodzeniu. Kolędy i pieśni wykona Ania Rozmus. Wiersze będą prezentowali członkowie grupy poetyckiej Salonik Cieszyński. A na koniec mamy niespodziankę, bo to nie tylko my będziemy prezentowali wiersze i śpiewali, ale Mateusz Wojtas, mój były uczeń, bardzo zdolny muzycznie, specjalnie przyszedł z gitarą, żeby publiczność też mogła się cieszyć i pośpiewać kolędy razem z nami. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik. Witają się, cieszą, pozdrawiają mile, chcą zaskarbić sobie dobra.